Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support. Ten odcinek jest odcinkiem technicznym, w którym zamontujemy dwie głowice na jednej maszynie. Tak to wygląda zazwyczaj. Mamy zamontowaną tylko jedną głowicę. Kamil już przygotował ten układ wcześniej. Tak on mniej więcej wygląda. Jak widzicie, do osi Z jest przymocowana aluminiowa belka, do której są przymocowane dysze. Przepraszam, głowice. Jedna i druga. Standardowa głowica do cięcia do maszyny WaterJet wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest to MagJet 5i. 5i oznacza piątą generację i oznacza akurat, że jest to głowica zintegrowana, czyli kryza, która znajduje się tutaj, jest wprasowana i jej nie wymieniamy. Natomiast głowica do cięcia samą wodą wygląda do pewnego momentu bardzo podobnie. W późniejszym etapie troszeczkę się różni. Mianowicie głowica do cięcia samą wodą nie jest wyposażona w komorę mieszania. Nie ma tu żadnego otworu, którym doprowadzamy ścierniwo. Tak jak ma to miejsce w tej głowicy. Tutaj jest komora mieszania w środku. I dodatkowo kolejną różnicą jest to, że kryza, czyli ten element, który formuje strumień, tutaj jest montowany u samej góry. Natomiast w tej głowicy kryza znajduje się na samym dole. Dzięki temu strumień, który się z niej wydobywa, jest bardzo zwarty, cienki i się nie rozszerza tak szybko. Całą operację rozpoczniemy od ściągnięcia głowicy EdgeJet. Element, który będziemy obecnie tutaj montować, tak zwany bridge bar, dedykowany jest do starszej generacji maszyn, do Maxima pierwszej generacji. I żeby móc go w pełni zainstalować do Maxima drugiej generacji, musieliśmy wyciąć sobie takie dwie płyty adapcyjne, pełniące rolę pewnego rodzaju podkładek. I dzięki nim będziemy mogli go sobie spokojnie tutaj przykręcić. Ciekawostka, maszyna wycięła część sama dla siebie. Teraz największym zagrożeniem jest to, że strumień może wyjść poza maszynę. Mechanicznie ograniczymy ten ruch poprzez montaż innego ogranicznika i również programowo w softcie zmniejszymy pole robocze, żeby głowica dojechała maksymalnie do tego miejsca. Wszystko przygotowane do testów. Za chwilę sprawdzimy, czy nie ma żadnych wycieków. Głowica numer 1, głowica numer 2, tutaj trójniczek. Wszystko elegancko podłączone. Wszystko jest szczelne. Teraz chłopaki obniżają oś Z troszeczkę niżej, aby można było regulować głowicę względem podłoża. Test przeprowadzimy na takim materiale jakimś PCV czy coś w tym stylu.
Materiał miał na celu pokazanie tego, że jest możliwość podłączenia więcej niż jednej głowicy do maszyn typu WaterJet. W internecie możecie znaleźć zdjęcia podłączonych 4 głowic. Tak, nawet 4 głowice można podłączyć do takiej maszyny. A jakie są tego zalety? To już za chwilę opowie Wam Kamil. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykonania kilku detali naraz. My na naszej maszynie zainstalowaliśmy 2 głowice. Tutaj, jak widać, możemy zamontować nawet 4. Tego typu rozwiązanie stosuje się najczęściej przy użyciu głowic do cięcia samowodą, gdzie wycinamy materiały miękkie. Elementy, które wycinamy, są dość powtarzalne, o niedużych gabarytach. I to by było na tyle. To są główne zalety tego rozwiązania. Dzięki za dzisiaj. Do następnego odcinka. Cześć.